Dzień dobry widzowie, witamy was w kolejnym odcinku Bandzi. Dzisiaj nietypowa załoga, bo z tego co możecie zauważyć, nie ma ze mną Patryka. Jest ze mną oczywiście dwóch największych spiskowców. Tutaj po mojej prawicy oczywiście Mergani. Ja tego nie wymyśliłem. Po mojej lewej stronie wymyśliłem ja odcinek w dniu dzisiejszym. Widzowie, jak dobrze wiecie, oprócz tego, że zajmujemy się oczywiście nagrywaniem na YouTube, jesteśmy też streamerami, a Patryk streamuje poza domem przez około pół roku. Za każdym razem, gdzie nie pojedziemy, mówi, że muszę w końcu ubezpieczyć sprzęt, bo zdarzy się tak kiedyś, że ktoś mi wejdzie i po prostu mi go ukradnie. Kamera, monitory, dosyć drogi komputer, VR. No to stówka jest. Stówka koło jest. Koło stówki wydaje mi się, może się zakręcić. No i ostatnio siedzieliśmy z Kubusiem i wpadliśmy na taki niecny plan, abyśmy to my okradli Patrykowi biuro, a on oczywiście nie będzie o niczym zupełnie wiedział. Chcemy to zrobić w nocy, żeby oczywiście było to jak najmniej. Powagę, wszystko będzie tak naprawdę zrobione tak, jak powinno być. Ja mam doświadczenie. Nauczę tu panów, jak dobrze o***lić. Ogarniemy to, tak. Myślę, że jakieś rajstopy na głowę, coś. Nie no, zrobimy to jak mega profesjonaliści, żadnych śladów, zostawcie będzie łapkę w górę. Im więcej łapek, tym... Tym tyle, ile ukradniemy, oczywiście poleci w wasze ręce będzie to rozdawane. Plan jest taki, że na pewno musimy pojechać. Jest jedna mała przeszkoda, ponieważ obiekt, w którym streamuje Patryk, jest chroniony. Ale wydaje mi się, że z naszą gadką i z naszymi umiejętnościami przekonywania ludzi bez problemu chyba się uda. Wydaje mi się, że nie będzie większego problemu. Może być też w ogóle taka sytuacja, że ochroniarz może będzie nas znał, będzie znał samego Patryka i będzie wiedział, na czym się opiera cały nasz content. Klucze to będzie trzeba jakoś pozyskać, najlepiej dorobić. Do zrobienia. Ponczochy, dwa auta, śrubokręt. No nic, no jutro w ciągu dnia będziemy w takim razie kombinować, jak to ogarnąć. Tak. Czy się posłużymy może z jakoś na przykład Dagą, narzeczoną Patryka, może ona nam pomoże w tym? Zobaczymy. Wydaje mi się, że... Bez problemu, bo jej też zależy, żeby on to ubezpieczył, bo ona non stop powtarza, a Patryk to Patryk ma jednym uchem wpuszczać. Czyli my będziemy mieć zabawą, będziemy mieć morał. To takie odcinki uwielbiam. To jest odcinek nauczkowy, żeby miał świadomość, bo no Patryk ma wizowe problemy, tak? Od walki już mówi przez 2 miesiące, że od poniedziałku dieta, treningi i widzicie co jest, prawie 120 wjeżdża na wagę, zero treningów. Tutaj pyk, jednorazóweczka. Gieraz rozwścieczony, więc damy mu ostro popalić. I co? No. Także kończymy dzisiejszy dzień, praktycznie jeszcze mam trochę do zrobienia. Jutro jak będziemy ogarniać coś w ciągu dnia, to pewnie się zobaczymy. Weźmiemy gumy się z kamerą i będziemy kombinować, jak się zrobić, a może się zobaczymy już na samym napadzie. No, tylko właśnie jest jeden problem, bo mamy jeszcze kręcić odcinek i nie wiem w sumie jak Patrykowi to... No, ogarniemy, widzicie, widzicie. Subskrypcja, my idziemy. Więc przypominam, 500k subów i Bandź wjeżdża na ostro. Tak. Dobra, tylko tak naprawdę, jeżeli chcemy to zrobić, to musimy rozkminić, jak mu, skąd weźmiemy klucze, bo on zawsze chyba nosi to przy sobie. Zawsze nosi przy sobie. Najbezpieczniej będzie ogólnie klucze dorobić, nie? No dobra, ale on ma je zawsze w nerce, więc albo musi Dagmara na przykład mu jakoś z nerki wyciągnąć te klucze, czy jak on będzie, nie wiem, na trening, nie no, czekaj. Jak śpi, on rano śpi zawsze. O, albo jak śpi i albo my podjedziemy, albo po prostu Daga te klucze nam podrobi. Ja zadzwonię, napisz do Dagi, a ja się z nią tak umówię, że Agata, tak, że ja podjadę coś tam, że Agacie trzeba coś było dać i ten. I po prostu tak to będzie najlepiej. Nie przejdzie mi przez ten musy łeb. Ja mam prawie czegoś. Paryż. Dobra, dawaj tego Opla. Co wie? Druga 51. Jesteśmy już gotowi na akcję. Wchodzimy zaraz do biura, tylko jest jeden malutki problem. Ochroniarz. Ale oczywiście podejdziemy, wytłumaczymy całą sytuację. Po prostu jak tam podchodzę. Ty siema, wiesz co, bo mój ziołek tu streamuje i mu chce o***ć biuro. Jedziemy. Nie nas zabij, to policja zaraz spokojnie. My jesteśmy od tutaj takiego chłopaka, co wjeżdża Mercedesem. My chcieliśmy wjechać, bo mamy klucze do jego biura od jego narzeczonej i my ogólnie prowadzimy kanał na YouTubie i chcemy mu zrobić taką niespodziankę. Ale nie my, no. Ale mamy klucze. Ale mamy klucze. No ja wielokrotnie tu przychodziłem, jak mu remonty robiłem. Przecież. Nie, jego też nie było. Ale ja nie będę się narażał. Ale to on nic nie ten. Tylko chcemy wjechać autem, wnieść mu coś i zamknąć. I to wszystko. Ja mogę dać dowód nawet swój. 10, nie no, 10. Ja mogę 10 nawet dowód dać swój, może pan moje dane spisać. 4. To możemy iść, a pan sobie to spisze? To zostawiamy. Dobra. Ej, nie, ale musimy to tak robić, bo obiecaliśmy ochroniarzowi, że nie będziemy nic wynosić, nie? I musimy tak to nosić, żeby on nie zauważył, bo jak zauważył, że my coś wynosimy, to będzie gnoi. Ciężki klucz i może nie pasować. My mistrzowie włamu. Z kluczami się nie wiem włamać.
bo to jestem ja. Mamy 20 minut, trzeba to szybko zrobić. Jak ty to założyłeś? No o to. Ja ale myślałem, że nas nie wpuści. Ej, ja też. Jak teraz. Ale on pękł, bo za długo na niego naciskaliśmy. Dobra, jesteś śpi. Dobra. Patrz tą podłogę. Najważniejsze. Czekajcie, zapalam komin. Ja mam w tym doświadczenie widzowie, bo jest czarny. Dobra, mam klucze, robimy demontaż szybki. Dobra, najważniejsze, co musimy zadziałać, żeby on... Bierzemy ramę do mikrofonu. Kompa. Monitor i kompa, i kamerę, i wywieramy. A ja się zajmę tym, żeby zrobić tu ukrytą kamerę. Chojkę mu trzeba wyjebać. Ja będę tu chojkę. Wygląda. Ja ona się zżyga, nie? Najcenniejszy łup. Ej, jak on tu przyjdzie? Dobra, ej, boję się w tej pomstoszce być. Dobra, jak przyjdzie tu chrona, jak my mu się wytłumaczymy? Dobra, tuż od monitory kręci. Ej, dobra, ja to noszę już do auta. Jak ona zobaczy, że niesiemy monitory, to człowieku... Tak, ubranie, ja tak, pan. Wyobraź sobie, że on widział to, jak zakładamy kominiary i zadzwonił już po psy? Ty wyglądasz, jakbyś nie miał kominiary. Na seto monitor? Ej, czuję, że psy na nas czekają. Mam tylko Janka. Jak się mam z tego wytłumaczyć? Żeby musiał przejechać właścicieli po pranku, nie? Dobra, Gini, musisz iść no. Z tą jedną rzeczą. Weź to złapię, to odkręcę, żeby to nie wyjechało. Pójdziesz na razie z tym. Tuż on ma wpływ na złodzieja, ja powiem, wszystko jest. No bo on jest złodziej. Wszystko prawie. Jakoś z czegoś trzeba żyć, jak się jeszcze nie streamuje, nie? Trzeba choinkę roz... Walej w... Tam ją normalnie, zawsze ten kabel, czy właśnie chuj ciągnę go, ale chuj jest, jesteśmy prosami, tylko prawie nie wierzyliśmy skórami. Strasznie. Debilu jeb... Jest czysto. Dobra, to teraz tak. Ej, pa, jak tu się klei, co tu ej, jest? Sperma. Chuj, pa. Poczekaj, sprawdzę. Konia walił. Sperma. Kurwa, nie mam kominiarki. Dawaj. A żeby wyglądała jak prawdziwa. Tak, no, że tu było zamieszanie. Tak ma syn, jak to wiadomo, nowe meble, to będzie zajebiście. Co te drzwi tak? Może ten. Ja panu wytłumaczę, jak oni działają. Niech pan słucha. I my chcemy go wystraszyć, że on tylko gada. Reakcję, że obchodzi, nie ma nic. Tak, i że on niby, znaczy nie nic. Bo tam we dwóch. Ale tanie, no. Ale to nie będzie. No nie no! Damy mu obywatele wszystko. My nie mamy z niczym naprawdę problemu, żeby... Tak ma na swętek, to jest jego narzeczona. Zaraz pokażę wspólne zdjęcie i jak ona dorabiała klucze. I ona wam klucze dała? Tak, no widziała pan, bez jego wiedzy. Dzisiaj mam informację. My już mamy tak, że mam ustawioną tam kamerę. My jesteśmy tu gdzieś on obok. On wie, że ja dzisiaj byłem, to on... Ale my, on nie zdąży przyjść nawet do pana, a nie idzie nawet zadzwonić do biura. My będziemy za rogiem stać. I my będziemy mieli ukrytą kamerę, będziemy na żywo. Co teraz będziecie... My kręcimy teraz, że niby wszystko wynosimy, o, nawet mamy głupią ponczochę, że tylko do filmu, że jest żart. Udało się. No co? Co z takich tutaj bardziej wartościowych rzeczy? VR. Tu będzie przykryte czymś, ja to przykryję bluzą, będzie sam obiekty. Wyobraźcie, on wstał k***a rano i przyjechał przed nami, bo coś mu się k***ało. Po prostu. I my stary śpimy. Ojej, ale mi biuro. Ja już do kierasa dzwoniłem, ojej, mi biuro. Chłopie, dym jak tutaj k***a ochrona. Ten ma dwa dowody, człowiek. Budzi nas policja, kumasz. Policja się budzi, niechże ten, że on. Oby tak nie wpadnie. Wy pani się można wszystkiego spodziewać. Ale weźmy ten VR, bo... No kurwa, przecież jak złodzieje by nie zostawiłeś. Bardzo się cieszę, że kupiłaś tą choinkę i że Patryk składa ją na streamie, ale jak rabunek to rabunek, kurwa, i trzeba zostawić ślady, a to jest mój znak rozpoznawczy. Syfu nie trzeba zostawiać dużego, bo i tak już jest. Nie stoją tam, bo ja tym piznę, kurwa. Nie mogę. Wyobraźcie sobie, że jesteście nim. Chodzi sobie jak do siebie zawsze, wiesz, monitorki, wszystko, zapalasz te światełko, a tu takie coś. I nie ma nic. Mi się wydaje, że on zemdleje, bo dostanie ataku astmy. Bo Patryk ma astmę i będzie miał tego, nie? Gdyby jutro nie był dzień pracujący, to bym zostawił normalnie uchylony. Dobra widzowie, my mamy wszystko w autach. Co, tak naprawdę widzimy się dopiero jak Patryk przyjedzie do studia. Teraz. Ale jestem kurwa pod tym prawie. Dobra, ja tam jadę. Muszę się wylogować ze wszystkich tych. Ja pierdolę, kurwa. Nie, no dobra, to czekaj. No dobra, to ja nic nie nakręcę dzisiaj. Kurwa! Widziałeś? Nie, widziałeś. Co? Bandura zadzwonił na grupie, ja odebrałem, gumi się nie odzywał, a on przyjeżdżaj po mnie, bo mi biuro. Zadzwonię się z nim razem. Słuchaj, najważniejsze. Do końca, bo jak mu ochroniarz powie, że koledzy byli, no to przecież on nas nie posądzi o to. Ja odstawię gumisia do was i jadę po niego. Kurwa! Dzwoni do mnie! No jadę. Gdzie ty jesteś? Ja jestem jak
Ja już byłem przy tym. Jest do mnie dopiero. Ja jadę autem stąd. Dobra. Kurwa, jakaś baba mu zadzwoniła w ogóle z budynku, może ktoś szedł i na przykład niech drzwi były już otwarte, wiesz o co chodzi? Kurwa, mówiłem 9, jest 11, kurwa. Bandura do mnie dzwoni. Dobra, cicho wszyscy. Co? Biuro całe. Gdzie? Ukradli mi biuro całe. Jak ci biuro okradli? No wyjebali mi cały sprzęt, stary, jadę tam teraz. Ale na 100% jest pewność? No, dzwonił do mnie o 3 w nocy też, nie? No. A ja mówię, nie odbieram, kurwa, ja o 2:30 skończyłem streama, no przed 3 byłem w domu, nie? I dzwonił mi ktoś, mówi, kurwa, nie odbieram, no to jakiś pewnie mój numer zlinkował, nie? Okazuje się, że to ochroniarz. No. Że bardzo pilne. No i stary, dobra, to odebrałem teraz, dzwonię tam, czy coś się stało. I mówię, że baba ma tam iść, nie? A ona mówi, są drzwi otwarte, drzewka poobalane, że nie ma komputera i tak dalej. Czyli na 100%, to już ktoś poszedł tam, tak? No tak, jest oni otwarte biuro, okradnie ktoś, nie? A ubezpieczyłeś to? No nie ubezpieczyłem to, no, jakby kiedy miałem ubezpieczyć, jak dopiero co kompa dostałem w stanie nowego. Dobra, ja wracam do środy, jadę do Poznania w takim razie. No. On też może wejść na pewno do studia, zobaczyć coś jeszcze, może k***wa będzie tak, że... No chyba wątpię, że on przyjedzie, będzie dzwonił na policję od razu, no nie wiem, nie wiem, na kogo zadzwonił. Halo? Ja dzwoniłam przed chwilą do niego i on mówi, że jest przy stadionie i dzwoni do Cyroxa, żeby poblokował mu jakieś tam te dostępy. Uspokajam go, on mówi, jakie k***a, uspokój się, tam są wszystko moje pasy, wszystko k***a na tym komputerze, nie? Nie będziemy mieli nic. Patryk mówił, że dzwoni na psy, nie? Więc... To oni zanim przyjadą, to 2 godziny to zdąży odmówić. Dobra, my tam zapalamy, no nie, żeby jak on zadzwoni na policję, to ja nie wytrzymam, nie? Ba mać. I będzie f***nąć z tego. Ja zastanawiam się, jak to odkręcić, nie? Bo miało być tak, że po prostu nikt o niczym nie wie. My jesteśmy, jest kamera, on wchodzi, robi wow i my wjeżdżamy. To miało być zwykłe zaskoczenie, on będzie tam tak nabuzowany, tak wstrzęsiony. To był pomysł Ginolda widzowy. Naprawdę, obiecuję wam. K***a, to nie tak miało być. Widzowie, to jest przestroga, nie róbcie żartów, bo to tylko fajnie wygląda na YouTubie. Pranki ale się kujone, pranki naprawdę, to jest mega gówno, nie? A większość ustawiona, a że my nie ustawiamy, to się dzieje taki syf zawsze. Że Dzielo nam powiedział, że mamy jechać pod biuro, ja z Gumisiem byłem. Że o bandurę mamy jechać tego pod biuro. Powiem, że kręciliśmy Kasprzykowi coś tam jechać. O pierdolę. Co jest? Co z tym? No podjechali podobno do ochroniarza, powiedzieli mu, że to Dawida, ja nawet nie nazywam się Dawid, wjechali czarną pęką, we dwóch weźli o jebiego do zera, nie całe biuro, całe biuro do zera. Ale jesteś już na miejscu? Serio, jest opierdolone wszystko? Jest do zera, do jebane, do zera. Dobra, ja tam jadę. Przyjedź. Wszystko na opak, wszystko na odwrót. Debil do mnie dzwoni tak, k***a przyjechali, mówi, że od Dawida czarną pęką, idę na znak kamery, k***a blachy do starego dzwoni, a ty k***a nie znajdę. Dobra, idziemy do niego. Wjechałem stąd o 2:30, nie? Pojadę do domu, o 3:00 do mnie dzwoni ochroniarz. I nie odebrałem, bo nie wiedziałem. I okazało się, że mi teraz mówi, że czekało na mnie, BMK na mnie czekała i mówi, że są od Dawida. Ja ich wpuścił, oni sobie wjechali, odjechali biuro i wyjechali człowiek. A jak wygląda biuro, ale wjechali wszystko! Ja, nawet wiara Kasprzyka, dobra, to nie ruszaj mi, zechce się. Stary, słuchaj, no tu jest jedna tylko kamera i tam jest druga, bo jak mam się kiedyś a policja to z tej ledwo widać te drzwi na dole, nie? Ale oni wjechali po 20. A, to tam będzie widać. No jest, jest rzecznik. Ty się zmiotę. Ja p***dolę. Zadzwoniłeś? Co? Na psy? Na psy? Ej, dobra. Patryk, odwołaj policję. Odwołaj, proszę. To by to to jest prank. W nocy, szereg. Ja skakałem po chojnicce i wszystko jest w auta. Wszystko było bit. Tam jest kamera, zobacz. Pa. No. Afera w odwołaj policję. Odwołaj policję. Lecz odwołaj. Ja nigdy nie odczytuję poczty głosowej. Ja mówię, no. Jaki dwa debil poczty głosową. Nigdy. Nigdy. Miałem przeczucie. Po prostu czułem to, nie? W nocy do mnie nie dzwoni ktoś bez byle powodu. A odzwania ma tam pilne ochrona. Dzwonię tu, mówię do babki. Ona mówi, drzwi otwarte. Wszystko w***ane. Leciałem do dyrektora, człowieku, taki f***ane nie zrobiłem. Ja tu, człowieku, postawiony na nogi, k***. Ale ubezpieczysz teraz? Tak. No, o to chodziło. Ubezpieczę to jest k***a stary. Na jutro agenta. A to jest k***a, ja spotkałem tu typa. Wczoraj przyjechałem na streama, o chyba bandura. Potem dostałem donate stary. Można podbić do biura? To jest nasz donate akurat. Amir, będę kandydowała na burmistrza i mam kuchy, które rywali. Nie.
Widzowie, jesteśmy już po wszystkim. Tak naprawdę miało to wyglądać tak, że mieliśmy ubiec Patryka i być przed nim, ale Patryk tak szybko zareagował, że ja no... Ja usłyszałem, że studio pędzlowane, to Ginny mi dzwonił, że pojedzie za mną, powiedział nie ma ch**a. I od razu gira z chaty, tam pojechałem. Kto sprawdza skrzynkę pocztową? W 21 wieku, jest 2K23. Nigdy nie sprawdzam skrzynki pocztowej, ale kładąc się spać, jak się obudziłem, miałem dziwne... Przeczucie, że coś złego i tam było 5 wiadomości i sprawdziłem aż do trzeciej. No, nigdy tego nie robię, nie? Zostało kilka osób uruchomionych, jak nie zdążyliśmy opanować Patryka, ale wszystko na szczęście się wyjaśniło też osobom zaangażowanym w całą, że tak powiem, akcję. Wręczyliśmy małe upominki. O, małe, może nie takie małe. Nie takie małe, ale... Nie takie małe upominki, ale po premii. Bo żeby nie... załagodzić, bo... Ja wam powiem tak, bo grubo przez chwilę, naprawdę już mi brzuch bolał z nerwów. Mówię, kurwa, to się nie dzieje, ale no my tu nie ustawiamy pranków. Nie ustawiamy pranków, nie lubimy udawanych reakcji. No i powiem tak, że to było to mega grube, nie? Mogło się skończyć to o wiele, wiele, wiele gorzej. Na szczęście nie skończyło się to w taki sposób, nikt nie ucierpiał. Ja mam nadzieję, że każdy, kto miał jakąś nieprzyjemność w dzisiejszym dniu pracy, to myślę, że... Ja myślę, że jest zadowolony. Ja też tak myślę. Aczkolwiek, kurwa, nie róbcie takich pranków w domu, ani nikomu znajomym, bo nie jest to kurwa nic przyjemnego, jest to kurwa nieodpowiedzialne, nie? Ale finalnie, Patryk, czego się dzisiaj nauczyłeś? Czy zostanie dzisiaj wykonany telefon do ubezpieczalni i zostanie cały sprzęcik ubezpieczony, czy dalej będziesz na wariackich papierach? Zaraz dzwonię do ubezpieczalni, ubezpieczam wszystko, wstawiam kratę i kamerę swoją z alarmem, bo naprawdę jestem nieodpowiedzialny, jeżeli o to chodzi. No i widzowie, o to nam chodziło w tym dzisiejszym odcinku i w tym całym pranku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście przypominamy o łapkach w górę i subskrypcji, bo na 500 000 to jest super. A... Okradniemy was! Także lepiej uważajcie, czy wam czasem mama rano, czy żona nie dorabia kluczy. No także co? Ja jestem wykończony nerwowo, mi się nawet nie chce śmiać, nie? No nie, to wszystko. 3, 2, 1. Bardziej.